Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkiem i Halo. Kończy się właśnie kwiecień, przed nami już tylko maj i nadejdzie czerwiec, a z czerwcem targi E3, konferencja Microsoftu oraz najprawdopodobniej ogłoszenie kolejnej gry z serii Halo. Do tej pory byliśmy praktycznie pewni, że będzie to Halo 6, choć no w sumie to tak nie wszyscy. I zdarzyło się coś, co zdarza się regularnie, a mianowicie wyciekła lista gier mających gościć na prezentacji Microsoftu na E3. Mieliśmy tam różnego rodzaju rzeczy bardziej prawdopodobne, jak Forza Horizon 4, takie, które są pewne, jak Crackdown 3 i tego typu duperele już wiadome. I parę, no ale no najważniejsze była seria gier wyciągniętych kompletnie z czapy, nie będących ani trochę pewniakami, będące trochę zaskakujące. No i był to news, spory news. Była to plotka, sama w sobie dość spora, no a my się zajmiemy małą częścią tej plotki, a mianowicie tą mówiącą o restarcie Halo. I tak, teraz internet, ten skupiony wokół serii Halo, huczy o restartowaniu serii. Free for Free, Microsoft restartują serię najprawdopodobniej. To jest coś, co mamy teraz najświeższe, to jest jakiś news, który w końcu wyszedł i który możemy sobie skomentować. I ja postanowiłem za to się wziąć, jesteśmy na stronie Wielkiej Halo, zajmiemy się newsami, plotkami, różnymi duperelami, chcemy sobie tutaj pogadać o serii. I teraz sobie pogadamy o tym właśnie, na co nas naprowadza ta plotka i czy jest w jakikolwiek sposób wiarygodna. Mamy tutaj kilka małych informacji. Pierwsza to jest wspomniany właśnie reboot serii, co jest, myślę, najmniej prawdopodobną rzeczą, jaką możemy się teraz skojarzyć. Możliwe, że Free for Free porzuci pomysł domknięcia drugiej trylogii Halo i generalnie Halo z takiego, wiecie, takiego modelu Star Warsowego, czyli głównych epizodów połączonych w trylogię i czegoś będącego po boku, przejdzie po prostu w bycie sagą, czyli dużą historią jednego świata, która ma nieokreśloną ilość odsłon. To by było dziwne, jeżeli naciskaliśmy na to, że mamy Halo 4, Halo 5, w nich jest Master Chief i ogólnie klasyka serii, ale takie rozwiązanie jest możliwe, tym bardziej, że Free for Free powróciło z pomysłem Halo Warsów, wyszła gra, która przyjęła się, myślę, bardzo dobrze w fandomie. I teraz pytanie, na ile Halo 5 Guardians było szkodliwe, żeby zarżnąć drugą trylogię Halo? Bo może się okazać, że dokopało tak bardzo, że Free for Free się po prostu nie będzie w to bawić, zacznie coś od nowa, spróbuje wyciągnąć grę z tego dołu, jakim jest właśnie piąta część serii. I może przestanie się tak starać segregować te serie w główne odsłony, w poboczne podserie i w spin-offy. Tylko po prostu wszystko będzie grą w świecie Halo, będzie ona opowiadała swoje historie, będą jakoś bazować na poprzednich. I to ma ogólnie sens, jeżeli byśmy chcieli, żeby Halo się jak najbardziej było jak najbardziej, jak najdłużej kontynuowane, no bo wiemy już o planach na 10 lat do przodu. Może one właśnie zostały bardzo mocno przearanżowane przez, jeżeli coś w tej plotce jest z rebootem ziarna prawdy. Ale jak mówię, jest to najmniej prawdopodobna opcja z jakichkolwiek informacji, jakie pochodzą z tej plotki. Na pewno mamy informację, że w kolejnej części będzie duży nacisk na Master Chiefa i możemy chyba na 100% założyć, że Master Chief będzie jedyną grywalną postacią w tej części. A Master Chief się bardzo kojarzy z głównymi odsłonami serii. Jeżeli byśmy przeszli na jakieś poboczne gry, coś nie będącego, to wiecie, tymi epizodami już to nazwijmy, to bardzo bym chciał poznać jakieś inne strony, niekoniecznie związane z Master Chiefem, inne strony tego uniwersum, no bo Halo jest zbyt duże, żeby się skupiać tylko na innej postaci, jak bardzo kultowa i ikoniczna by nie była. No i ogólnie jest ten jeden mały fakt, że w świecie Halo jest coś takiego jak Genesis. To jest ta dziwna, sztuczna planeta w Halo 5, na której mieliśmy tego śmiesznego monitora, który strasznie się jarał obserwowaną walką. Jest coś takiego i czy ta gra miałaby się dziać na tej planecie? Czy miałaby być związana fabularnie z tą planetą? Miałaby opowiadać coś o tej planecie? Czy może tak jak mi się zdaje, ktoś wyssał kompletnie z palca reboot serii w oparciu o to, jak mu się bardzo nie podobało Halo 5 i postanowił wybrać jakiś tytuł, który się kojarzy z początkami? Czyli nie wiem, wziął sobie, napisał Halo Origins, Halo Reborn albo Halo Genesis i
uznał ostatecznie, że najbardziej w duchu serii jest właśnie Halo Genesis. I zapomniał może o tym, że był taki obiekt. No bo to by było bardzo, myślę, mylące, gdyby, wiecie, Halo 3 ODST nie było ODST, albo gdyby Halo Reach się nie działo na Reach. Tak, dobrze rozumiem? No właśnie. Jest informacja o split screenie, o tym mówiłem kiedyś w rzeczach, które powinny wrócić w Halo 6, czy w ogóle w przyszłych odsłonach serii, i to jest absolutnie potwierdzone. Halo 5 jest chyba jedyną odsłoną, gdzie nie było tego splita i to było bardzo dziwne i bardzo nie na miejscu. Nowy silnik to jest coś, co można oczywiście, czy można brylować we wszelkiego rodzaju materiałach marketingowych, można pokazywać grę na Xboxie One X i to wszystko, wiecie, mocniejsza konsola i nowy silnik, który to wykorzystuje, bardzo ładnie się ze sobą zazębiają we wszelkich tutaj akcjach promocyjnych. Warzone 2.0, o tym też było w jakiejś innej plotce, to się z kolei łączy z inną plotką, w której było mówione, że będziemy mieli jeszcze więcej, jeszcze większe bitwy. No, jeżeli duże bitwy, no to Warzone, a jeszcze większe, no to prawdopodobnie z większą ilością raczy niż te 24, które jest imponujące jak na Halo, a takie sobie, jeżeli chodzi o gigantów gatunku multiplayer, jak, nie wiem, Battlefieldy, czy jeszcze większe gry, które swego czasu zrzeszały więcej graczy na serwerze. No i Warzone to jest taki fajny pomysł, był w piątce, przyjął się jako miejsce do rzucania tych wszystkich lootboxów, których, no dzisiaj to nazywam lootboxami, wtedy to były po prostu rekwizycje. No i Warzone. Halo Wars miał swojego Warzona, czyli Blitza, tam też rzucaliśmy pakieciki kart i to działało w tym małym świecie, w którym gra mogła być pozbawiona zasad, niezbalansowana i ogólnie nastawiona na czystą frajdę. I to najwyraźniej zostanie, bo było całkiem fajne i no najwyraźniej się przyjęło na tyle, żeby zostać. Oby z jakąś opcją Firefighta, najlepiej samodzielną. O, najlepiej w ogóle samodzielną, to takie moje małe fanowskie życzenie. Multiplayerowa beta w 2018, to brzmi bardzo fajnie i się z kolei bardzo pasuje do tego, co było w Halo 5, bo beta multiplayer Halo 5 była na rok przed premierą gry właściwej. I to było po prostu niesamowite. Bardzo wcześnie dostaliśmy możliwość zagrania w grę, potem było długo cisza, aż w końcu wszystko oczywiście się pojawiło. No i mam tutaj informację, dosłownie zacytuję, teaser trailer Fall 2019. I mam nadzieję, że nie znaczy to, że pod koniec 2019 roku dostaniemy teaser trailer. Mam nadzieję, że na teaserze, trailerze, który dostaniemy w czerwcu na E3, będzie informacja o Fall 2019, czyli no końcówka roku, tak tradycyjny okres, w którym wychodzą tego typu gry. I słuchajcie, to będzie 4 lata po Halo 5. To jest po prostu przerażające. Bym się bardziej spodziewał, że Halo 6 będzie w 2019, a w tym roku dostaniemy jakąś mniejszą grę. Coś, powiedzmy, w stylu tych pobocznych odsłon spin-offów. I to by mogłoby być już kładzenie fundamentu pod jakiś reboot po Halo 6. To by miało więcej sensu, bo jeżeli sobie pomyślę, że w tej chwili mamy ponad półtora roku czekania na jakiekolwiek nowe Halo, no to ja mam ochotę kliknąć tutaj przycisk usunięcia kanału, bo to jest po prostu, no, duża próba cierpliwości fanów ze strony wydawcy, właściciela praw. To są te rzeczy, które mamy. Jak powiedziałem, ze wszystkich informacji tych małych, które były zawarte w tej plotce, reboot uważam, że jest najmniej prawdopodobny, bo reszcie gdzieś tam słyszeliśmy, split miał wrócić, nowy silnik jest dość oczywisty, jeżeli chodzi o Xboxa One X, o Warzone to się łączy z jakąś inną plotką. Beta multiplayer to jest powtórka z Halo 5, no i premiera bardziej odległa, no to brak zapowiedzi rok temu trochę to sugeruje, że jeszcze sobie poczekamy. Tak więc we wszystko wierzę, w przypadku jakiejkolwiek gry, jaka może być zapowiedziana, tylko nie w ten reboot. I teraz sobie może przejdźmy do tego, co to się stało. Jest to plotka rzucona przez 4chana i połowa komentarzy, gdziekolwiek zajrzycie, jest taka, że to tylko plotka. Nie wierzcie w to, że ja mogę rzucić taką plotkę bez problemu. Mogę dorzucić, żeby to poszło w świat. I po prostu, no, to żaden problem. Każdy mógł zrobić taką plotkę, puścić ją w obieg. I praktycznie to jest prawda. Trzeba tutaj bardzo powściągnąć wszelkie emocje. Mnie to oczywiście serducho mocniej zabiło, jak na liście tych gier, które są według tej plotki mają być pokazywane na konferencji Microsoftu na E3. Mocniej mi serducho zabiło, kiedy zobaczyłem cokolwiek z Halo i zobaczyłem coś, co nie jest takim oczywistym. No i myślę, że
Jeżeli ktokolwiek miał takie reakcje, no to warto się zebrać w naszym tym małym kąciku fanboyów i sobie o tym pogadać. Tak więc pamiętać, że to nie jest nic oficjalnego, to jest wciąż plotka, należy do tego podchodzić jak do plotki. Generalnie najważniejsza rzecz, jaka za nią przemawia, to to, że tego typu listy wyciekały już wcześniej, w poprzednich latach i pokrywały się z tym, co się działo w rzeczywistości. Więc teraz też tak może być, ale nie jesteśmy pewni. Ten reboot bardzo mi tutaj zgrzyta i bardzo psuje ogólnie światopogląd na przyszłość, jaką kreuję, jaką widzę przed marką Halo. No ale reszta się zgadza, jak powiedziałem. Tak więc no czekam na jakieś opinie, czy wierzymy w to, nie wierzymy w to, spodziewam się Halo 6, Halo czegoś innego. Czy spodziewałem się może więcej niż jednej gry z serii Halo? Już kilka razy się zdarzało, że dostawaliśmy zapowiedź kolejnej numerowanej odsłony, a w międzyczasie coś mniejszego. No ale Halo Genesis już zawsze będzie mi się kojarzyć teraz tym okresem między Halo Wars 2 a Halo kolejnym, kiedy po długiej porze posuchy po prostu coś się ruszyło i możemy w końcu się ekscytować jakąś przyszłością, czymś co jest już prawie że namacalne, bo to już praktycznie za mniej niż półtora miesiąca. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki za uwagę, cześć!